Siemanko, moi drodzy, jestem Szejś, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w This War of Mine. Prawdopodobnie skończymy wojnę, więc jest świetnie. A swoją drogą robi się zimniej. A ja tlenu opałowego nie mam wcale tak dużo. Chyba. Właściwie to nie mam go w ogóle. I mam tylko dwie deski. Ale mam cztery książki. Czyli nie jest źle. Zastanawiam się, czy podgrzewać atmosferę. No 13 stopni tak nie jest za dobrze. Wszyscy jest zmęczony, dlaczego nie śpisz? Śpij dalej, kurwa, nie denerwuj mnie. Dobra, ten teoretycznie jest głodny. Ale niech stary cap cierpi. Dobra. Ty czuwaj, ty szukaj zapasów. I wracamy do magazynu. Weźmiemy sobie łom. I piły do metalu nie mam, więc łom musi mi wystarczyć. Ale myślę, że mi wystarczy. Swoją drogą nie mam żadnej siekierki i trochę szkoda. Jezus, jestem za ten. Jest to za małe, żebym to widział. No dość się już wyspałem, co kurwa? Kto tam spał? Już tu wszyscy umarli. Bo znowu jakiś dziki bug. Dzikie bugi. Ale kurwa, to była klata. Wiedziałem, że czymś zapomniałem. Dobra, czy coś tu jest? Tak, jest łóżko. Jakie jest łóżko, to jest świetnie. Leki, super. Co się dalej? Uła, widzę, że tu całkiem chyba będą się nieźle. Będą się całkiem nieźle obłowić. To dosyć. Usytasy mnie. To mnie dosyć usytasy. Dobra, wyważaj te drzwi. Zobaczymy, co jest za rogiem. Liczę, że ta szafa będzie do otwarcia. Open door, a niestety taki chuj, ale są tu dwie skrytki, więc jest super. Czy mamy coś? Konserwa, świetnie, mamy konserwę. To jest już dobry ślad. Łuski do wyjebania. Kolejne łuski do wyjebania. Tu było coś bezużytecznego, ale weźmiemy to też, żeby przerzucić to wszystko. Wszystko na dół. Dobra. No to regulujemy sobie te drzwi. Myślę, że tu nie będzie już nic takiego złego. Strzelnicze. Dobra, liczę, że w tych pudłach będzie coś cennego, tak? To jest kurwa cały magazyn. Tak, nie będę komentował ilości pojemników do otwarcia. Ale okej. Dobra, pokaż mi, co jest tutaj. Tytoń, nie, nic cennego. Jak na taki wielki ten. No wiesz, widmo, kondomy w czasach apokalipsy to nic złego. Można zasłonić lufę od kałasznikowa, żeby się nie zapiaszczył. Kurwa, nie mogę tego przeczytać. Przeczytam to po streamie. Tu jest coś dalej? Nie, to jest już tylko wyjście. Nic tu nie ma. Kurwa, i tak słabo jak na tak wielki magazyn, a nie, to wcale. A, w chuj części broni i chuj amunicji. To jest coś, co mnie cieszy. Może byśmy te łuski wyjebali. Plus ten tytoń. Chociaż nie, tytoń mi się przyda na papierosy jeszcze. Tu coś jeszcze jest. Jeszcze więcej części, dobra. Ten proch nie wiem, czy mi się przyda, bo już mam tyle kurwa naboi, że. Boże, jaki skoczny skurwiel. Jeszcze więcej tutaj nie. Dobra. To idziemy tutaj. Tu było to, co. Miałem dylematy, co brać. Czy to nie było tutaj? Nie, to były tylko części do broni. Wyjebiemy ten proch strzelniczy.
Bo i tak nie robię własnej amunicji, ja mam jej wystarczająco dużo, żeby przeżyć do końca wojny. A części do broni... Ach, albo części elektroniczne, dobra, to lepiej. Tutaj sobie jeszcze zostawię. W sensie Jezus, ten pro zostawia. Widmo, kwestie bezpieczeństwa nie dotyczą karabinów szturmowych. To tak nie działa. Dobra, chyba piłę do mentalu, potrzebuję, żebyś tam była marzenie półki, ale może nie. 39, czy jeszcze, no ale nic się nie uspokoiło. Tylko nie siadaj. Skradzione przedmioty, dwie konserwy, dwie krople wody i śnieg. Zajebiście. Dostali się do lodówki. Ja pierdolę. Skok stulecia, dokładnie. Nie mamy nadal części, mamy sporo łusek, mamy sporo broni, tylko nadal wydaje mi się, że ta strzelba jest znacznie lepsza od karabinu szturmowego, więc myślę, że nawet nie będę brał tego karabinu. Zejdź na dół z łaski swojej i zobacz... Gówno, a nie opatrzyć lana. To dziadziu próbuje grać na gitarce. Myślałem, że chociaż do tego się nada, ale niestety nie. A nie stać nas, żeby zrobić piłę, bo nie mamy części. Okej, okay. A jak tutaj wygląda sprawa? Nie stać nas, bo nie mamy części. Fizyka też nas nie stać, bo nie mamy części. Dobra, ale ja cię nakarmię. Zjedz, to był posiłek dla ciebie zostawiony. Dziadziu. Ty, dajmy kałacha dziadziowi i puśćmy go na ten posterunek. Nie, wystrzelałby za dużo naboi. To jest słaba opcja. No puśćmy go z shotgunem i się schowa za rogiem. Nie czekał. Zajebać szkopa! Zajebać szkopa! Hans, discover the trash! Czuję młodość, dziadzie komando. Kurwa mać. Ja pierdolę. Dokładnie Xofix, też tak kurwa myślę. Albo wszystko doskonale wykalkuluje. Będzie prawdziwy komando, Uber komando. Gorzej, że nie mam filtrów ani wody, z tego co pamiętam. Tak, nie mam filtrów. A nie, wodę trochę mam w sumie, no to spoko. Mam jeszcze warzywa, czyli Bruno jak będzie robił, to będzie robił podwójny posiłek. O chuja, nie będzie robił podwójnego posiłku, bo nie mamy drewna opałowego. Jej! Dobra, posiłki, w sensie posiłki zaraz będą zrobione na jutro. Dobra, puśćmy ten do końca. Weźmy dziadzia. Dziadzio, wbijasz na posterunek wojskowy. Wy w dwójkę czuwajcie, dziadzia idzie walczyć. Idzie walczyć z Putinem. Dajmy mu to 12 naboi. Dajemy mu kamizelkę.
Dajmy mu kamizelkę. Będzie dziadzia komandos! Szkoda, że im się wygląd nie zmienia, jak noszą te kamizelki. Bo wtedy byłoby łatwo... Nie. Stoję. Dziadzio zrobił zajebistą kalkulację. Za róg, za winkiel. Nie! Dziadzio, żyj! Dziadzio! Dawaj, dziadziu! Śmiertelnie radny! Chuj z tym! Dziadzio Warfare daje czadu! Dawaj, dziadzia. Nie! Dziadzio zginął! Ale zabił dwie osoby. Dziadzio umarł bohaterską śmiercią. Pur dziadzio. How dziadzio could die. Dziadzio. Ty, ale ja wrócę do tego posterunku, ja ich tam pozapierdalam wszystkich. Naprawdę, bo jak już zabiłem tam dwie osoby, została trzecia dobita. Chociaż dziwny jest ten motyw, bo karabiny szturmowe widzę, że mimo, że są mniej efektywne, to mimo, że dziadzio był za winklem, jakimś cudem mogli do niego strzelać. No, myślałem, że to będzie działać na tej zasadzie, że wiecie, jeśli on jest schowany, to kim chujem chcesz go trafić? Ale widocznie to tak nie działa, więc albo na następnej teraz, jak teraz zagramy, jedna osoba zginie, chyba że damy jej karabin szturmowy, ale to zużyje dużą ilość strzałów, tak? Będziemy mieć pewność, że zabijemy wszystkich, ale większy problem mam z tym, jak będzie to finansowo nas kosztować. A zresztą w sumie zbiegnij na dół, Roman, i posłuchaj, co w wiadomościach pisze. Bo najlepszą możliwą lokacją w tym momencie to jest ten pieprzony posterunek wojskowy. Niskich temperatur, dobra. Grasują po mieście i napadają na domy mieszkańców. Gorzej, że tylko jedna osoba będzie mogła czuwać. To jest duży problem. Mamy żywność, żeby przetrwać do końca wojny i w sumie moglibyśmy tu siedzieć na dupie, ale to będzie nudne. No właśnie, ale znalazł się trader, więc świetnie. Bardzo chętnie ubiję z tobą interes. Dawaj, co tam masz? Pokaż, co tam masz. Chcę to. I chcę w sumie to. Co ci za to mogę dać? Mogę ci za to dać dwa diamenty. O, książek nie chcesz? No dobra. A co byś powiedział na łuski? O, bardzo hojne z twojej strony, bo ci dałem gilsy. A jeszcze on ci... A, świetnie ona stoi. Lol? Bawił się im system? Zgoda. Dobra. No właśnie, śnieg mi zajebali. To już wojna musi się skończyć. Jak już mają broń ostateczną, czyli śnieg, to już myślę, że wojna się skończy. No bo jeszcze same. No, mam tyle tych części, kurwa, gun do broni, że... To ja może dam ci zepsuty pistolet po prostu, jak już mam ich tak dużo. No, dam ci te dwa zepsute pistolety. Da ci jeden żyjący. Świetnie umowa stoi, no to kurwa, wspaniale. I dobra, spierdalaj mi stąd. Póki miłe. Dobra, załóż, waćpanie, te filtry. Rutino Scorbin dał mu moc. Przynajmniej tak się mu wydawało. Jakby zebrać wszystkie posty z czatu Okamiego, to byśmy mieli piękną biblioteczkę.
To co, Tolo? Myślisz, żeby karabin szturmowy wziąć i jeszcze raz zaszturmować ten posterunek? Jest tu sześć rzeczy jeszcze. Myślę, że to będzie najlepsza opcja. Tylko po prostu weźmiemy kamizelkę, weźmiemy karabin. 20 naboi. Licząc, że znajdziemy jakieś naboje jeszcze tam, wiecie, podczas walki. Dobra. Czy tu nie były zwłoki? Właśnie, to są zwłoki. Może i był znanym matematykiem, ale zapamiętam go jako wiernego towarzysza. Był jednym z nas, ale odszedł. Kurwa. Dawaj naboje, dziadziu. Ach, kurwa, te zwłoki były dobrą w sumie skrytką. O, Kami, zlituj się. O? Ktoś tu jest? Jest, zacznij, ty nie powinieneś nie żyć? Dobra. Dobra. Czekamy na otwarcie drzwi teraz. Dawać, dawać, świnia. Kurwa, co jest? A tu jest laska, no tak. Kurwa, no trochę tu pusto. O kurwa. Ale zajebiste hajsy. O ja pierdolę. Ja się nie dziwię, czemu ty tak napadasz na ten posterunek wojskowy co grę. O ty w chuj. Dobra, no to ja już na pewno, kurwa, przeszedłem, kurwa, grę. Życie staje się prostsze. Życiem w ogóle nie trzeba się przejmować. A, klata, ciekawe czemu. Pierwsza strona listu. Dobra. Trzech. Chyba wszyscy.
No, widzę, że karabin szturmowy jednak zużywa dużej ilości amunicji. Rzekłbym, że w chuj amunicji zużywa, ale... Trzeba mu przyznać jedną rzecz. Jest bardzo, kurwa, efektywny na dalekich dystansach. Bo... Tylko zdupcajmy to, że w każdym z nich jest, kurwa, po trzech naboi. Tak, schowam broń do skrzynek, spokojnie, bo wiem, że ona stąd zniknie, więc tutaj do tej skrzynki zaraz podbiegniemy i schowamy tę broń. Albo cofniemy się po prostu kawałek, bo ta broń by normalnie nam znikła, a jak ją schowamy do skrzynek, to nie zniknie po prostu, no. Więc wrzucimy sobie tutaj. I tu wrzucimy wszystko. Czy tam mamy trzy karabiny automatyczne kałasznikowa? Dobra, lecimy dalej. Żałuję, że jak dziadziu nie miał okazji przeszukać zwłok, ani szalona babcia. Zastanawiam się, czy w tym traderze byśmy czegoś po prostu nie znaleźli przyjemnego. Dobra, bierzemy karabin. No to kurwa, jeszcze następną noc tu przyjdziemy. Trzecią noc też tu przyjdziemy. Zgaduję, że oni się nie spełnią, więc jesteśmy w niebie. Chociaż kurwa, zastanawiam się, czy tam nikogo nie ma, ale ciekawe, czy tam jest karabin snajperski. Bardzo mnie to ciekawi. Chcę tam wejść w sumie. Czy tu jest coś ciekawego? Ja tylko broń. Dobra, do wyjścia! Przeszedłem grę, I'm so fucking happy that I complete this game, it's such awesome way. Śpiewający bielak, wasze uszy. Moje szczęście. Chce ktoś muszynianki? Roman wrócił. Roman wrócił uzbrojony po zęby. Ludzie pytali, co się stało? A, i tak znowu będzie. Zabiłem ich wszystkich! Jak ja mogłem ich zabić? Tak zgaduję. Zaatakowano nas. Ukradli wodę, naboje i... Okej. Dobra, ale my przynieśliśmy tyle naboi, że powinniśmy mieć 44. Spoko, powinniśmy mieć na razie spokój. Czy jest dzień parzysty? Nie jest dzień parzysty, dziadziu nie żyje. Jak Roman zabił tych żołnierzy? Normalnie, kurwa, zastrzelił ich! Lekko ranny, smutny, zmęczony, Boże, przytem zaręczony. Bydlaki, nie wiesz, że odważyli się tu przyjść. A, no właśnie. To Roman przynajmniej myśli. Dobra, jak on jest lekko ranny, to nie weźmie sobie ten bandaż. Bo jego akurat chcę przytrzymać przy życiu. Jest kurwa od początku, niech żyje do końca już chłopak. Jest... W sumie jest bardzo przydatny przez to gotowanie, bo zużywa tak mało ilości surowców do gotowania, że to jest aż piękne. A jeszcze pułapki na myszy będzie się spowić. Więc niech się zabandażuje, sprawdzi pułapki na myszy. Idzie spać, chyba że przyjdzie nowa osoba, to wtedy będzie super. Mam pełno wszystkiego. Jeszcze jak pójdę tam, wiecie, do wojskowych, to będzie już w ogóle super. Sprawdźmy, czy w radiu coś zmienili. To co mówią. Grywają po mieście, napadają w domy mieszkańców. Dobra. Okej, kryzys warzywny zdaje się dobiegać końca. Dotarły do miasta. Niskich temperatur i... Aha, to jest to samo. Dobra. Tak, Marka Pawła i Bruna. Widmo, możesz sobie załączyć adblocka u mnie, bo tak długo jak nie mam partnerstwa na hitboxie, ja nic nie zarabiam z tych reklam, więc popieram używanie adblocka. A kiedy zrobimy, nie wiem,
Kiedyś w dalekiej przyszłości, pewnie pięknej przyszłości, jak będę miał po 100 osób na streamach, to wtedy będę wam puszczał przerwy reklamowe, tak jak robi Wąziu, że 3 reklamy puszcza pod rząd, a na razie mi się to nie opłaca. No mi się Bruno i Paweł dwa razy powtórzył. Tylko raz miałem Marko, a raz miałem Katię. Dobra, chyba dzisiaj niestety nie przyjdzie do nas. Niestety. No dobra. Przelećmy do nocy. Ty czuwaj, ty szukaj zapasów. Wracasz do posterunek wojska. Weź sobie łom na wszelki wypadek. I chyba tyle, bo liczę, że nic się tam nie da. Musisz Google'a używać i wtedy adblocka instalujesz po prostu. Okej, okay, co się kryje za bramką numer 1? Za bramką numer 1 kryje się, ladies and gentlemen, wszystkie rzeczy Trailera prawie. I już mam kurwa wracać? Nie no, to dobra, jeszcze nie będę wracał. Zostawmy te części od broni i szukajmy innych rzeczy, bardziej takich potrzebnych nam w tym momencie. Czyli w sumie nic. Czyli weźmy sobie wodę. Weźmy sobie konserwy. 3 zostawmy na razie. Jak już tu jesteśmy, to wyrzućmy pistolet, weźmy karabin, lećmy jeszcze dalej. Super, jest jakiś generał, tak. Ktoś się zorientował, że cały posterunek jest nieżywy. Dobra, otwieram te drzwi. Nie, najlepszy lód powinien być w ostatnim, kurwa, pomieszczeniu. O chuj, kroki? Och, ty jebany grubasie! Nie! LOL? Czyli jest tu jeszcze jedna osoba do zajebania, a ja nie mam żadnych naboi przy sobie. Posterunek nie do końca taki opuszczony. O chuj, dobra, spierdalam stąd, bez naboi. Nie, ja pierdolę jakieś akcje łomem, bo w te... Dobra, idziemy łomem. Ale on ma hełm. Mówisz jednak uciekać? Dobra, rozstrzelimy go kolejnej nocy. Co ty? Mam jeszcze więcej. O
Mam kurwa wszystkiego do końca gry. Mogę tylko czuwać przez następne noce. Siedział, będą sobie palili papieroski wyjebane, wszystko na konserwach. A, coś długie wczytywanie. Czyżby gra się skończyła? A, myślę, że już wojna się skończyła. Ty, zgodnie z moich kalkulacji, to misja powinna teraz właśnie wjechać do tego pięknego kraju. Zaatakowano nas. Skradli kolejne rzeczy. Dobra, jebać to. Jebał to pies. Przybity. Kurwa, powinniśmy zdobyć broń i wystrzelać te ścierwa. Przecież macie broń. Dobra, idę spania. O, z tobą trzeba porozmawiać, bo tu jesteś przybity. Bruno, pociesz go. Daj buziaka. Love me, Mr. Love me. I have nobody. Love me. Dobrze, on wygląda, jakby chciał dać buziaka. A teraz zrób loda. Widmo. Czyli Romana denerwuje to, że bandyci włamują się do domu. Wolałbym, co by było, gdybym nie miał tego. Pocieszanie! Cholera jasna! Nie ma już fajek! Kurwa! Skończyły mi się szlogi! Jebać smutek, towarzysz! Kurwa! O Jezus Maria! Ktoś czeka pod drzwiami. Ale fajna dupa. Chcemy ją. Dobra, nie lecz. No, wpuszczę cię, bo jesteś ładna. Tylko, czy jesteś użyteczna? Nie wiem, ale jesteś ładna. No. Świetnie. Studiowałaś na akademii. Podnosi innych na duchu. O, to w świetnym momencie się pojawiłaś, tylko że jesteś śmiertelnie, kurwa, chora! Czemu? Ale będzie grać na gitarze ładnie. Tylko dlaczego jesteś śmiertelnie chora? W ogóle jaka ładna. Podoba mi się. Zobaczymy, jak gra na gitarze. To jest najważniejsze. Czekajcie, podkręcę trochę grę. Podkręcę w sumie wszystko. Błagam, wezwij lekarza. Ty, nie umieraj. Dawaj. Dobra, nie wiem, czy robić cięcie, czy liczyć, że tej nocy skończy się gra, więc przetrzymamy ten odcinek troszkę dłużej i po prostu zobaczymy, jak to się skończy wszystko. Dobra. Noc, nie, znowu jest noc. Jednak jeszcze. O Boże, ona w ogóle jest ten, ona w ogóle ma 12 slotów. Śpi w łóżku. Dajmy mu czuwaj, temu też dajmy czuwaj. Głodny, smutny, no to mnie to interesuje. Dobra, jedziemy po stronek wojska dalej, tylko damy mu strzelbę. Damy mu strzelbę. Czy tam chyba była strzelba w skrzynce? I'm not sure about it.
To może weźmy 20 naboi i po prostu weźmiemy coś tam na bieżąco. Wezmę jeszcze kamizelkę, tak. I tak po prostu pójdę, żeby... No właśnie, tam było 10 karabinów. Dobra. Kurwa, on nie jadł w ogóle chyba. Co tu było? W tej skrzyni były części broni i był karabin plus leki. Bierzemy. Dobra. Mamy karabin szturmowy, idziemy zajebać tego bossa. Kurwa, ale on jak taran, to jakbym widział siebie, kiedy biegnę. Wszystkie drzwi, chuj, Zastanawiam się, jak teraz będzie najprościej podejść tam do niego, bo wiemy, że jest gdzieś tutaj, ale przychodzi właśnie na górę. Przychodzi na górę i tam przechodzi. Zastanawiam się, czy to jest tylko jedna osoba, czy to jest więcej niż jedna osoba, ale wyjdę z założenia, że to jest jedna osoba. O, mam przez chwilę buga dziwnego. Dobra. Teraz zaraz się przekonamy, czy tam są drzwi. Tak, są tu drzwi. No, i tyle było go. Generał nie zdziwił się, że 12 osób z jego oddziału zniknęło poprzedniej nocy. Grzecznie spał w łóżeczku. No, ale to już tak słabo. Nie, to jakiś szeregowiec był. Generała chyba nie było jednak tutaj. Dobra. No to zaczynamy ten piękny burżuazyjny czas, kiedy żyjemy dzielnie i czekamy do końca wojny. I chyba będę musiał... nie, miał kryta, bo spał, dlatego kryt wszedł. Bo gościu spał. Weźmy kawę, wyjebmy te części elektryczne, weźmy tego dobrego fajka. Zobaczmy, czy jest tutaj. 46 dnia, czyli tak jak mówiłeś, tak? Są schematy, którymi gra po prostu idzie i nie ma chuja, żeby ich ominąć w żaden sposób. W skrócie, twoja teoria nie była inwalidą, tak? Czyli jeszcze jeden odcinek będę mógł. Haha. Widmo, słuszna teoria, podoba mi się. Kurwa, ten, nie możesz obejść z tej strony. Dobra. No, to ten teren jest w 100% wyczyszczony. I działa to na naszą korzyść. Aha, czyli są trzy utarte schematy. Chociaż cholera, nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiego zaczęcia w zimie, szczególnie że zima jest trochę bardziej hardkorowa. Ale myślę, że my teraz sobie zrobimy cięcie i... zaczniemy kolejny odcinek, który już będzie ostatnim odcinkiem i koniec końców zakończymy tą piękną grę. W takim razie cięcie i zaraz wracamy.